i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba ta bowiem człowieka, a liczbą jego 666. Z Apokalipsy Świętego Jana, rozdział 13, werset od 16 do 18. Prawda, że ciężko w dzisiejszych czasach żyć i funkcjonować bez kart i kodów PIN? Na co dzień nie wyobrażamy sobie, żebyśmy poszli do sklepu i nie mogli zapłacić za zakupy kartą. I choć gotówka nadal jest bardzo popularna, to coraz częściej ustępuje ona miejsca plastikom i płatnościom internetowym, ponieważ tak jest zwyczajnie łatwiej, szybciej i poręczniej. Technologia rozwija się w naprawdę zawrotnym tempie. To tylko kwestia czasu, zanim zaczniemy dokonywać transakcji za pomocą miniaturowych chipów wszczepionych chociażby w kciuk czy palec wskazujący. Już w 2003 roku na pokazie International Science Exhibitors zaprezentowano miniaturowy biometryczny chip umożliwiający namierzenie danej osoby przez całe jej życie. Oczywiście coś za coś. Korzystając z wielu dobrodziejstw tej technologii, stracimy jednocześnie poczucie prywatności. Możemy teraz narzekać, że to za duża cena jak za coś, co ma ułatwić życie. Niektórzy pewnie zaczną mówić, że dzięki temu rządy i korporacje będą nas mieć w garści. Będziemy od nich zależni, przejmą nad nami kontrolę. Illuminati zdobędą władzę nad naszymi umysłami. Stracimy wolność. I być może jest w tym trochę racji, jednakże prognozy te to małe piwo przy tym, co zaczipowanie ludzkości może zdziałać. Po wprowadzeniu chipów numer ubezpieczenia każdego człowieka składałby się z 18-cyfrowej zbitki międzynarodowych numerów, która będzie pozwalała na namierzenie każdego bez względu na granice krajów. Tim Willard, szef amerykańskiego magazynu Futurist, przewiduje, że numer ten przyjmie postać trzech zestawów szóstek. 6, 6, 6. Naukowcy zapewniają, że technologia chipów przyniesie więcej dobrego niż złego. Tym bardziej, że wszystko będzie odbywało się dobrowolnie, więc jeśli nie chcesz mieć chipa, to go nie dostaniesz. Jednakże czy to może być aż tak proste i piękne? Albo inaczej, czy jesteśmy naprawdę tak naiwni, żeby w to uwierzyć? Chodzą głosy, że plan zaczipowania ludzkości już się rozpoczął i trwa w najlepsze. A my nic o tym nie wiemy, bo po co wielcy władcy świata mieliby informować o czymś takim bezmyślne bydło? Ponoć już teraz rządy potajemnie wszczepiają chipy osobom przechodzącym rutynowe operacje lub badania lekarskie. A z pewnością urządzenia te posiadają osoby, które trzeba mieć pod ciągłą obserwacją. Więźniowie, chorzy psychicznie, osoby cierpiące na Alzheimera czy autyzm. Może brzmi to absurdalnie, ale chyba widzicie, że coś zaczyna się dziać. To właśnie o tym święty Jan pisał w swoich objawieniach, zwanych też Apokalipsą świętego Jana. Czy tego chcemy, czy nie, sami sprowadzamy na siebie sąd ostateczny.